Demokracja szlachecka. Tą nazwą będziemy określać ustrój Polski, jaki ukształtował się mniej więcej pod koniec XV wieku, a następnie istniał w naszym kraju od XVI wieku aż do Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Słowo demokracja sugeruje nam, że władza należy do ludzi, przypominamy sobie, demos, czyli ludzie, kratio, czyli rządzić. Jednak drugie słowo szlachecka od razu nam mówi, że nie wszyscy ludzie będą mieli prawo do rządzenia w tym ustroju. Będą to rządy tylko jednej grupy, którą nazywamy szlachtą. Ten ustrój powstał dlatego, że nastąpiła zmiana pozycji społecznej rycerstwa, które w wyniku otrzymywania przywilejów rycerstwo stało się szlachtą. Szlachtą, czyli grupą, która była lepiej sytuowana niż pozostałe grupy społeczne w naszym kraju. Przywileje to są, przypominam, takie specjalne uprawnienia, które albo dodają nam władzy, albo dodają nam uprawnień. To mogą być uprawnienia zarówno polityczne, jak i gospodarcze, czyli przywileje mogą nam dawać władzę, albo nas zwalniać z jakiejś opłaty, z jakiejś powinności. No i pierwszy przywilej, to jest przypomnienie znowu, dla ogółu rycerstwa wydał Ludwik Węgierski z dynastii Antykawenów. To był przywilej koszycki. Ten przywilej został wydany w roku 1374. On zwalniał rycerstwo z podatków, za wyjątkiem jednego, podatek w wysokości 2 groszy z łana chłopskiego. Oprócz tego król nie mógł nakładać nowych podatków, musiał wykupywać rycerze w przypadku dostania się do niewoli tych rycerzy w czasie wypraw wojennych. Zwalniał też rycerstwo z obowiązku naprawy zamków. Kolejne przywileje wydał, jak widzimy, dosyć dużo. Wydał Władysław Jagiełło z dynastii Jagiellonów. Wydał on przywilej czerwiński, a następnie wardzki. Rycerze tutaj zyskiwali dodatkowe prawa w zakresie panowania nad chłopami. Ograniczono możliwość opuszczania wsi przez chłopów, czyli rycerze mieli tutaj tą tanią siłę roboczą na wsi, w swoich folwarkach, w swoich gospodarstwach zapewnioną. Kolejny przywilej, bardzo ważny, jedleńsko-krakowski, podwójny, w roku 30 i 33 wydany, stąd mamy dwie nazwy. Ten przywilej zagwarantował, że król nie może uwięzić żadnego szlachcica, czyli rycerza, bez wyroku sądowego. Ten przywilej nazywany czasami jest też od dwóch pierwszych słów łacińskich tekstu tego przywileju neminem captivabimus, czyli nikogo nie uwięzimy. Kolejny przywilej został wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, króla, który, przypominam, doprowadził do odzyskania przez nasz kraj Pomorza Gdańskiego. I ten przywilej na początku właśnie wojny 13-letniej wydany, czyli wojny o to Pomorze Gdańskie, wojny przeciwko Krzyżakom, ten przywilej mówił o tym, że szlachta nie będzie walczyć już jako pospolite ruszenie na rozkaz króla. No i jak widzimy, król nie mógł ustanawiać nowych praw bez zgody przedstawicieli rycerstwa, czyli sejmików. Kolejny przywilej to przywilej piotrkowski z roku 1496, wydany przez kolejnego Jagiellona, Jana Olbrachta. Jak widzimy tutaj, ten przywilej zagwarantował monopol, czyli wyłączność szlachty na kupowanie ziemi, czyli szlachta stała się jedynym legalnym posiadaczem ziemi, blokując tym samym możliwość rozwoju mieszczaństwa, ograniczając prawa mieszczan. To samo stało się, jeśli chodzi o piastowanie urzędów, czyli też tylko szlachcic mógł sprawować jakieś wyższe urzędy w naszym kraju. Znowu mieszczanin był pozbawiony tego prawa. Oprócz tego szlachta uzyskiwała zwolnienie z opłat celnych, czyli szlachta mogła rozwijać handel, gospodarkę, bogacić się, znowu szlachta, a nie mieszczanie. Kolejny władca, Aleksander Jagiellończyk, w roku 1505 wydał taki przywilej Nichilnowi, czyli tłumacząc na polski te dwa słowa, nic nowego. Dlaczego tak to zostało nazwane? Dlatego, że w tym przywileju powiedziano, że nic nowego w naszym kraju nie może się
pojawić, zaistnieć bez wiedzy i zgody szlachty, a więc jest to bardzo duża władza oddana w ręce właśnie tego stanu. No właśnie, a ta szlachta, to kto to właściwie był? Ta szlachta nie była jednolita. Słowo szlachta wywodzi się od szlachtować, czyli ciąć, dlatego że wtedy szlachta to po prostu była formacja wojskowa też, która walczyła szablą lub mieczem. Najbogatsi szlachcice byli nazywani magnatami, czyli to była magnateria, cała ta grupa. To była wąska grupa szlachty, która miała najwięcej bogactwa, największe majątki ziemskie i sprawowała często właśnie władzę, piastując wysokie urzędy państwowe. Magnaci mieszkali w wielkich rezydencjach, w pałacykach. Nieco niżej w tej hierarchii była szlachta średnia, czyli taki przeciętny szlachcic, dosyć bogaty, posiadający dosyć duże majątki ziemskie, stanowiący również trzon naszej armii. Jeszcze niżej była szlachta zagrodowa, która miała jakiś tam majątek niewielki, ale daleko było tej szlachcie do tej średniej szlachty, jeśli chodzi oczywiście o finanse. Nie była to bogata szlachta. I ostatnią kategorię tutaj stanowiła gołota, czyli ta część szlachty, która nie miała pieniędzy, zbankrutowała, sama musiała pracować, często u innych. Jedyne, co ich łączyło ze szlachtą, to posiadanie tytułu szlacheckiego, natomiast ani nie mieli władzy, ani nie mieli pieniędzy jakichś większych, nie mieli majątków, nie mieli wsi swoich, po prostu tylko im został tytuł szlachecki, czyli urodzili się w rodzinie szlacheckiej. Nie byłoby demokracji szlacheckiej, gdyby nie powstał specjalny organ władzy, który oddawał część właśnie władzy politycznej w ręce szlachty. Jednym z elementów powstawania demokracji szlacheckiej było wyodrębnienie się senatu. Ten senat powstał z Rady Królewskiej. Rada Królewska istniała już w czasach ostatniego piasta, czyli Kazimierza Wielkiego. W skład Rady Królewskiej wchodzili najwyżsi dostojnicy państwowi, kanclerz, podkanclerzy, marszałek, podskarbi, również przedstawiciele duchowieństwa, arcybiskupi, biskupi. I oni doradzali królowi wcześniej. W XV wieku ta Rada Królewska powoli przekształcała się w izbę obradującą pod nazwą Senatu. Z kolei szlachta, ta powiedzmy taka średnia szlachta, tworzyła sejmiki ziemskie. Te sejmiki ziemskie, jak widzimy na tej ilustracji, to były takie zebrania się szlachty mieszkającej na jakimś terenie, w jakimś regionie. Oni się zbierali zazwyczaj albo w kościele, tak jak tutaj widzimy, albo w ratuszu, albo na rynku przed ratuszem. Po co oni się zbierali? Zbierali się po to, żeby wybierać swoich przedstawicieli, czyli posłów, na zebranie się szlachty z całego kraju w jednym miejscu, czyli na tak zwany sejm walny. Oczywiście sejmiki ziemskie też instruowały tych posłów, jak mają na tym sejmie walnym w stolicy, na przykład w stolicy obradującym, jak mają się zachowywać posłowie, czyli czego oni tam się domagali, jakie mieli oczekiwania wobec tego sejmu walnego. Czyli z sejmików ziemskich, z zebrania się szlachty w jakimś regionie naszego kraju, wyłoniła się izba poselska, czyli coś, co możemy nazywać znowu pewną częścią parlamentu. To już nas zbliża, izba poselska, senat, wcześniej mówiliśmy, to już nas zbliża do parlamentaryzmu, czyli do nieco innego sposobu sprawowania władzy. Jeszcze raz wytłumaczę, jak działały te sejmiki ziemskie. Otóż sejmik ziemski to jest zebranie się szlachty z jakiegoś regionu Polski i takich sejmików ziemskich na terenie naszego kraju było wiele. Każdy sejmik wysyłał do sejmu walnego, czyli do tego, który miał władzę nad całym krajem, swoich posłów i instruował ich, jak mają głosować, po to, żeby załatwić interesy tego regionu Polski. Czyli sejmiki ziemskie wysyłały posłów, a ci posłowie tworzyli z kolei sejm walny ogólnopolski. Sejm walny ukształtował się pod koniec XV wieku i składał się z trzech stanów sejmujących, z trzech elementów. Pierwszym elementem był król, który przewodził temu sejmowi walnemu. Drugim elementem tego sejmu walnego był senat. Omówiliśmy, powstał z Rady Królewskiej. To byli ci najwyżsi dostojnicy państwowi, najwyżsi urzędnicy plus duchowieństwo najwyższe. I trzeci element tego sejmu walnego to izba poselska, czyli ci, których wybrano na sejmikach ziemskich i tutaj oni teraz przybywali, żeby zabierać głos, głosować. Po raz pierwszy ten sejm walny w takim kształcie został ustanowiony
W 1493 roku wtedy naszym królem był Jan Olbracht. Charakterystyczne jest to, że Sejm Walny, jak widzicie, obradował siedząc na planie trójkątnym. A jak wyglądało to, gdybyśmy chcieli sobie taki schemat zrobić? No to jeszcze raz to samo. Król, tutaj dookoła niego mamy senat, czyli tutaj ci dostojnicy, duchowni, świeccy, przed królem ministrowie z Litwy i z Polski, czyli litewscy i koronni, a dookoła z tyłu za nimi posłowie. Demokracja szlachecka wiąże się z pewnymi pojęciami. O jednym już troszeczkę powiedzieliśmy, parlamentaryzm, czyli jest to taki sposób sprawowania władzy, kiedy część władzy ma parlament, a parlament jest to reprezentacja stanów lub jednego stanu, która ma część władzy i może współrządzić na przykład razem z królem. U nas, w naszym kraju, w zasadzie w demokracji szlacheckiej tylko szlachta mogła tworzyć ten parlament. No oczywiście jeszcze wyższe duchowieństwo częściowo. Konstytucje sejmowe, czy to były ustawy, które tworzono podczas obrad Sejmu Walnego, takie wtedy nazywano konstytucjami sejmowymi. Obradom Izby Poselskiej, czyli reprezentacji szlacheckiej, przewodził marszałek, to tak samo jak dzisiaj. W naszym Sejmie mamy marszałka, no i ten Sejm Walny, raczej posłowie na nim obradujący, mieli prawo weta. Weto, czyli nie zgadzam się, nie pozwalam. Wystarczyło, że jeden poseł powiedział weto, krzyknął weto i wtedy cała ustawa szła do kosza, czyli mógł zatrzymać jeden poseł proces tworzenia prawa, zmiany prawa. Jaką władzę miał król w takim razie, skoro powiedzieliśmy, że Sejm mógł tworzyć ustawy, zmieniać prawo? Król zachował władzę w zakresie mianowania kanclerza, czyli człowieka, który opiekował się jego kancelarią. To był taki najwyższy urzędnik w naszym kraju po królu zaraz. Król mógł mianować podskarbiego, czyli człowieka, który zajmował się finansami państwa, i mógł mianować hetmanów, czyli dowódców wojskowych, powiedzielibyśmy generałów, którzy byli bardzo ważni podczas wojny przede wszystkim. Oprócz tego król mógł rozdawać królewszczyzny, czyli takie ziemie, które należały do niego, ale mógł nimi dysponować, dzierżawiąc je poszczególnym właśnie urzędnikom. Ta królewszczyzna zastępowała wypłatę, czyli jeśli ktoś zostawał na przykład hetmanem, to zamiast wypłaty dostawał od króla ziemię, czyli królewszczyznę, i czerpał dochody z tej ziemi. Oczywiście, kiedy skończył urzędowanie, taki chociażby hetman, to powinien tą królewszczyznę zwrócić królowi. Nie zawsze tak było. A ponieważ nie zawsze tak było, to powstało w Sejmie w XVI wieku również ruch egzekucyjny, który miał na zadanie wyegzekwować zwrot tych królewszczyzn, które często magnaci zatrzymywali bezprawnie. Oprócz tego ruch egzekucyjny dążył do też reform w naszym kraju. W wyniku tego ruchu też udało się stworzyć wojsko gwarciane, czyli wojsko takie, które będzie stałą armią, ponieważ pospolite ruszenie, jak już wspominaliśmy na początku, omawiając przywileje, szwankowało. Szlachta nie chciała walczyć jako pospolite ruszenie, więc starano się stworzyć armię stałą. Wojsko gwarciane, nazwa się wzięła stąd, że 1/4 podatków, czyli kwarta, miała być przeznaczona na utrzymanie tego wojska. W praktyce to się nie udało, dlatego że jeszcze mniej niż 1/4 przeznaczono na utrzymanie tego wojska. Czyli w XVI wieku możemy mówić o zmianie ustroju w naszym państwie. Zakończyła się monarchia stanowa, ustrój, w którym król dzielił się władzą z poszczególnymi stanami, a rozpoczęła się demokracja szlachecka, ustrój, w którym król musiał się dzielić władzą tylko z jednym stanem, czyli ze szlachtą.